No i zaczyna się podróż Wolgi do Polski. Jak widać, już wjeżdżają nią na wagon. Także za niedługo już będzie w Polsce. No. No i będzie z przodu jechała. Jak widać, od góry już jeden samochód stoi. A dzisiaj chyba nie będzie dużo samochodów, chyba trzy. Czyli tak po środku wagonu będzie jechała. Może będzie nie taka brudna przy rozładunku, mam nadzieję. No ale tak i tak muszę po rozładunku umyć, bo zazwyczaj samochody są brudne strasznie. Dobra, no to na dzisiaj to będzie tyle. Aha, no bo zapomniałem na początku powiedzieć. Dzisiaj mamy 8 marca. Także wszystkich kobiet, dziewczyn, mam, babci, gratulacje z okazji święta. No, a ja za niedługo siadam do wagonu. No i jutro rano widzimy się na rozładunku. Na razie. Za chwilę już ruszamy. Już hamulce sprawdzone. Także za chwilę jedziemy na Lwów. No to widzimy się jutro. Jestem już w wagonie. Pokażę wam, żeby widzieli, jak na Ukrainie jeżdżą ludzi. No to jest tak, to jest wagon typu coupe, czyli jest tak, 4 miejsca do spania, 2 na dole, 2 na górze, no i tyle, można tak powiedzieć. No to akurat może z drugiej strony, bo o, teraz będzie widać. Czyli mamy dwie półki na dole i dwie na górze. No stolik do jedzenia. Jeszcze w tej chwili tu nie mam żadnych ludzi, którzy za mną byli, jechali, no to postanowiłem tak nagrać na szybkości. Apartamenty, powiedzmy, na przyszłą noc. Dobra. No to zresztą tyle. Jutro będziemy widzieć. Na razie. Jednak mam dzisiaj fajny dzień, bo jestem... udało mi się... No poprosili po prostu ludzi, żeby przyszedł do innego, no dajmy na to, pokoju. No i także jestem po prostu sam. Tu jest taki pokój dla tych, jak to się po polsku, nie prowadzący, tylko konduktor, no właśnie. To taki pokój dla konduktorów, także mam jednoosobowe apartamenty na dzisiaj. No i jedziemy już, no kawałek już odjechaliśmy. Piękna pogoda dzisiaj, świeci słonko.
ale jak widać trochę śniegu jest na poboczu. Dobra, no to tyle chciałem powiedzieć, że podróż moja tym razem zaczyna się z przyjemności. Mam nadzieję, że jutro te przyjemności nadal będą ze mną, powiedzmy, i uda się mi szybko przejść granicę. No i dużo nie trzeba będzie walczyć z celnikami. No ale jutro zobaczymy. Dobra, widzimy się jutro. Ranek następnego dnia. Jestem już we Lwowie. Wagon z samochodami już od pociągu odczepili. No zresztą, jak widać, już zaczynają manewrowanie z wagonem. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońko. Jest chyba, no mróz chyba jest, tak z parę stopni jest mrozu. Także mam nadzieję, że tym razem trochę szybciej pójdzie rozładunek. O, pociąg. Takie to Intercity jeździ tu. No, także... Także co jeszcze wam pokazać? No, tu na dół muszą ten wagon zawieźć. No i tam będzie rozładunek na dole. No, zresztą rozładunek pokażę, wiadomo. No, ale mam nadzieję, że szybciej teraz pójdzie, no bo śniegu nie ma tyle jak poprzedniego razu, że było zawalone wszystko, że nie mogli przejechać. Także mam nadzieję, za jakieś pół godziny widzimy się już na rozładunku. No ale zobaczymy, jak im pójdzie. Tym bardziej, że manewrowy lokomotyw już stoi i czeka, także mam nadzieję, że to szybciej im pójdzie. No, 3 samochody tylko jadą tym razem. Dobra, no to widzimy się później. No, dzisiaj szybciej im poszło. Pół godziny minęło. I już wagon prawie jest na dole tu. Także dzisiaj szybciej pójdzie, no bo śniegu tu już tak ledwo co zostało. A poprzedniego razu no to tu było masakra, ile śniegu. Także dzisiaj szybciej wyjadę tu z dworca. Dobra, no to za parę minut chyba, jak już podjadą tu, no to nagram wyjazd. Później, tak, muszę jeszcze kupić po drodze tam u znajomego agenta ubezpieczeniowego zieloną kartę. Zabrać parę paczek u kuriera. No, pasowałoby coś zjeść. No i będziemy jechać na granicę. I będziemy jechać na granicę. No, tu taki wagon, platforma do rozładunku. No, bo tam na piętrze, powiedzmy, też jest jeden samochód. Także będzie wyjeżdżał górną częścią wagonu. No a Volga dolem. Także no to dzisiaj to szybciej idzie.
Dzisiaj tu idzie szybciej jednak. Zdecydowanie. Dobra, no to idę na drugą stronę. Już wagon podjechał do drugiego wagonu. No i tu, jak widać od góry, wysunięte takie części, po których górny samochód po prostu zjedzie. No, na dole to wiadomo, też otworzyli takie najazdy, powiedzmy. No, także za chwilę już będą wyjeżdżali samochody. Teraz zdejmą zabezpieczenia z kół. No i wyjazd. No bo dzisiaj ten wagon jedzie z powrotem. Ale z powrotem chłopaki mówili, że tylko niestety jeden samochód będzie jechał. Ja zresztą z powrotem na weekend też będę chyba jechał. O, ale Volga jest brudna. Cholera. Dobra, no to wyjadę, później pokażę ten brud. No, Volga odpaliła od strzała. No i teraz wyjeżdża. Daleko wziął, da nazad. I się, równa. No tak, równa jeżdżać. No, jeden prowadzi, drugi kieruje. Można tak powiedzieć. No i teraz zobaczycie, jaka jest brudna Volga. To jest po prostu masakra. To pierwsze co zrobię, no to pojadę na myjnię, bo takim samochodem to raczej nie pojadę do Polski. Tym bardziej, że ten brud taki, że jak od razu nie umyć, no to będzie później kiepsko. No da. No, wspomagania kierownicy to nie ma. Także trochę chłopaki mają z rana ćwiczeń fizycznych. No i jest. No i już pokażę, jak to wygląda. No i patrzcie, jak wygląda Volga teraz. Zatrzymaj. Roma, takie nie będą powiedzieć. No, takie brudne. Да, все, спасибо. Хорошо. Да она не поедет, ручник работает, блин. Добро, ну то так выглядит, такие брудные, что я пердниче, как можно даже гоже поведеть. Добро, ну то идем одразу на мыйне. Умеем это. Курча был. Był czysty samochód. Chyba ukradł zaliznicy, musi za myjnie zapłacić, ale gdzie tam zapłacą, to takie, że dobrze, że przynajmniej wagon ten jeździ. Dobra, to jadę na myjnie. Słuchajcie, jadę ulicą Szewczenka we Lwowie. Taka stara ulica. Kostką po prostu wymocowana. Stara taka kostka, ale wiecie co? Patrzą na mnie wszyscy, tak jakby, nie wiem, UFO zobaczyli. Czyli nawet w takim starym mieście jak Lwów, takich samochodów, nawet jak on jest brudny i wygląda tak, jakby ze szrotu jechał, ale jednak patrzą na niego. Nawet bardzo mi cieszy, że małe takie chłopaki, nie wiem, tam z 10 lat, też patrzyli, co to jest za wóz. Także to mnie bardzo cieszy,
że jest zainteresowania nawet we Lwowie tym samochodem jest. Nie mówiąc nawet o Krakowie. Zresztą w Krakowie też parę dni spędzę. No to krakowiani też będą, mam nadzieję, dawać kciuka do góry. Dobra, jadę na mainie. No i nagram jakiś może odcinek, jak pozwolą, jak umyją ten samochód. No, 12. Jestem na granicy. No powiem tak, nie wiem, czy tam będzie widać. Raczej nie będzie. Ale przede mną gdzieś tak na pierwszy rzut oka, no to ze 40 samochodów, mi tak wydaje się. Powoli to jakoś rusza. Także mam nadzieję, że nie spędzę tu aż tak do nocy, przynajmniej w kolejce. No a tam zobaczymy. Dobra, samochodzik umyty, pięknie wygląda. Powiem wam tak, że woda była taka brudna, że nie do wiary, jak myłem. Ale się udało umyć pięknie. Także samochód jedzie do Polski przynajmniej czysty. Dobra, no to będziemy siedzieć i czekać jak zazwyczaj. Dobrze, że przynajmniej jest ciepło w samochodzie. No, pokażę, żeby nie było. 12:30 i zegarek chodzi. Także jakoś tak to wygląda. Dobra, jak w miarę szybko przejadę granicę, no to nie będę nagrywał. A jak jeszcze będę tu stał, no to będę się nudził, no to będę nagrywał jakieś kawałki. No to widzimy się później. Witam wszystkich. Już jest następny dzień. Nie nagrywałem wczoraj ani przejścia granicznego, ani takich rzeczy. No, mówiłem, że nie będę nagrywał, jak szybko przejadę granicę, ale niestety szybko mi się nie udało przejechać tym razem. Ale humoru do nagrywania też nie miałem, powiem tak. Bo wyjechałem z granicy o 3:00 w nocy. No, w każdym razie trochę szybciej poszło niż poprzedniego razu, ale nie tak jakby chciało mi się, żeby było. No bo tak w dwóch słowach powiem, że spędziłem no tak ze 3-4 godziny po prostu siedząc i czekając, jak ktoś zacznie pracować. Najpierw agencji celnej, gość, który robi tam zgłoszenie T1, mówię, wiesz co, tu akurat trafił się mi ten sam gość, który poprzedni raz mi robił Wolgę. Mówię, czekaj, będziesz na samym końcu, bo trochę to twoja procedura potrwa, no to poczekaj. No to w agencji celnej ze 1,5 godziny, dopóki on wypisał dokumenty tam na wszystkie tiry, które miał. Później dyspozytor, który przyjmuje te dokumenty, wiadomo, też miała całą paczkę papierów. No to jeszcze tak z godzinkę, 1,5, zanim wzięła moje dokumenty. Później z 30 minut z nią gadania o numer nadwozia. Później jeszcze
powtórka z rozrywki, powiedzmy, jeszcze raz kontrola przez celnika, numery nadwozia, takie rzeczy, co jest w bagażniku, co pan wiezie, dlaczego tych części tak dużo, no i takie rzeczy. Później już to się skończyło, no i pani dyspozytor mówi: dobra, to niech pan już idzie do kasy, płaci te zabezpieczenia gotówkowe, no i pojedzie już pan. A to już było tak lekko po 12. No ja mówię do niej: chętnie by zapłaciłem, by, tylko nie ma pani ta, która w kasie przyjmuje pieniędzy. Ona mówi: a no tak, dobra, już do niej zadzwonię, bo ona teraz jest na szlabamie tam na wyjeździe. No to za chwilkę podejdzie tam do kasy. No dobra, chwilka, pół godziny trwa, godzina. Później już jeszcze jeden chętny wpłacić gotówkę przyszedł. Mi coś tak wydaje się, że no, bo celniczka go przywiała. Prawdopodobnie przywalili mu jakiś mandat, bo goś miał tak no, z sobą tylko plecak. To nie był kierowca tiru, tylko mi wydaje się, że albo z autokaru jakiś pasażer, albo nie wiem. No ale w każdym razie nieważne. On mówi: a co, nie, on nie czynna kasa jest? Ja mówię: wiesz co, nie, no jest niby czynna 24, jak pisze, ale za chwilkę pani powinna przyjść. Już mówię, chwilka trwa godzinę. No ta celniczka, która go z nim przyszła, no to poszła też do tego dyspozytora, żeby tam zawolać jej. Wróciła, mówię: dobra, czekaj, już chwilkę i podejdzie ta. No dobra, jeszcze czekamy jeszcze pół godziny, czyli pół godziny ten gość czeka, a ja już półtora godziny czekam. No i mi już, szczerze mówiąc, to wkurzyło. Poszedłem na ulicę do tego szlabamu na wyjazd, podchodzę tam do niej, do budki tej, mówię: mogę pani prosić, żeby pani przyszła tam do kasy? A akurat w tej chwili do wyjazdu tirów nie było żadnego. Przed chwilą tam ktoś wyjeżdżał, a akurat w tej chwili no nie było. Wiecie co, jak mi ta pani zaczęła krzyczeć na mnie: co ty nie mówiła kurwa, tylko chciała mówić: co ty tu przyszedłeś, ja i tak wiem, co muszę sama robić, idź stąd, bo tu nie wolno chodzić. No dobra, wróciłem, ale fakt, za 2 minuty przyszła taka niezadowolona, ale jednak pieniędzy wzięła. No zapłaciłem, poszedłem do tego dyspozytora, ona mówi: dobra, no to już masz te papiery na wyjazd. No i śmieje się, mówię: a po co pan tam chodził do tego szlagbamu? Ja mówię: wie pani co, no, półtora godziny czekania po prostu, no to chyba na dzisiaj mi już wystarczy. Ja już w kolejce siedzę powyżej 12 godzin. A ona mówi: nie, pan wie pan, ja dzwoniła do tej pani, mówiła, że pan czeka, ale to tak, no jakby nie wolno chodzić tam wolać, żeby ktoś przyszedł. No ale dobra, mówię, no to masz pan papiery, ale teraz pan musisz czekać, dopóki ona weźmie od tego drugiego gościa pieniędzy, no i wróci tam na szlabam, żeby wyjechać. No dobra, wychodzę na ulicę, patrzę, już 2 tiry stoją na wyjazd, no to ja w kolejce 3, później za mną już no takie 2 sprintery, małe dostawczaki, później jeszcze 1 tir, czyli już kolejka z 5-6 samochodów, no i czekamy na tą pani. No i wiecie, ile czekałem? No z pół godziny jej znowu nie było, ale tym razem no to nie było na szlabamie, powiedzmy. I taka była niezadowolona, jak cipa jej tam już na wyjeździe dawałem, że jakby, nie wiem, jakby ja prosił jej przyjść do mnie w ogródek ziemniaki pokopać. Przecież moim zdaniem, jak ktoś jest w pracy, no to
no to trzeba tej pracy jakoś, nie wiem, robić porządnie, a nie tak chodzić, nie chodzić. No, w każdym razie moim zdaniem to jest trochę nie tak, jak miało być. Zresztą kierowcy tirów też były wkurzone, bo jeden gość trzecią zmianę, no czyli tam trzeci raz po 9 godzin, no wiadomo, między nimi to pauzę kręcił, no i trzy razy, za trzecim razem nawet nie zdążył przekroczyć granicy, no bo skończył się mu czas, no to musiał tam jakiś wydruk zrobić i napisać, że dojedzie tam do parkingu, czyli trzy razy na 9, no to mamy 27 i pomiędzy nimi oni pauzy mają chyba, nie wiem, chyba po 10 godzin oni mają pauzę, czy nie, no ale w każdym razie półtora albo dwie doby gość przekracza granicę. No i to kurwa jest masakra moim zdaniem. No przecież gdyby było dwa albo trzy dyspozytory, które operują tymi dokumentami, no to przecież by Skarb Państwa zarobił w trzy razy więcej pieniędzy, no i kierowcy tirów nie musieli w kolejce dwie, trzy doby stać, żeby przekroczyć granicę i być wkurzonymi jak nie wiem kto. Moim zdaniem to musi trochę inaczej wyglądać na tej granicy. No gadałem z tym dyspozytorem, panią taką, no zresztą bardzo miłą. Pytam u niej, a co jest tak, że jakoś mało ludzi jako no, celników, pracowników, co jest grane? Ona mówi, wie pan, no ale ktoś tam choruje, ale w tej chwili pandemia, ale mówię, nas to chyba tu pandemia na pasie tirów nie obchodzi. Ja mówię, no oczywiście, że nie, bo kierowcy tirów i kierowcy jako takie mają, nie mogą chorować, powiedzmy tak. Mają immunitet taki, że kurczę, nie ma co gadać. Ona tak też z tym pogodziła się, ale mówię, no nic nie zrobimy. No i tak to jest, że ludzi, no jako pracowników, celników brakuje, a kierowcy tiru muszą spędzać niejedną dobę stojąc w kolejce. Trochę to jest nie tak. Ale dobra, to już szkoda gadać, bo i tak już nagadałem 9 minut tego. Co chciałem powiedzieć? No to tak, no jak widać, jadę już A4. No tak ze 3 godziny i będę w Krakowie już. Jadę nie szybko, 80 na godzinę. No można byłoby szybciej jechać, ale nie chce się mi, i poprzedni pan właściciel bardzo prosił, żeby nie katować samochodu. No to właśnie jego życzenia, powiedzmy, chętnie wykonam. Dobra, no to jak już dotrzę do Krakowa, no to nagram jakiś krótki odcinek. Aha, jeszcze co chciałem tak powiedzieć, bo jechałem też tak z przejścia, no nie z przejścia, tylko z hotelu wyjechałem, no i tam taki jakaś budowa wzdłuż drogi była, no to budowlańcy wszyscy naraz zwrócili uwagę, co to za samochód. Później tam też w Przemyślu, w miasteczku też każdy zwracał uwagę i dopiero wtedy mi przyszło w głowę, dlaczego wszyscy tak zwracają, no między innymi zwracają uwagę na ten samochód, no bo z przodu ten czerwony pokrowiec zwraca na siebie uwagę, no bo kurczę, go widać za parę kilometrów. Zresztą to pokrowiec jest bardzo rzadko teraz spotykany. On tak się nazywał Jalta, czyli jak miasto w Krymu na półwyspie. No bo tam są te białe czajki, powiedzmy, ptaki, no to powiedzmy tak symbol tego miasta, no to tak w narodzie, no mówili, że to jest pokrowiec Jalta.
to jest jeszcze jedna zaleta tego samochodu, bo tego pokrowca już ciężko znaleźć. A ten pokrowiec jest nowy, powiedzmy, zresztą jak, prawie jak samochód. Dobra, no to widzimy się jeszcze w Krakowie. Dobra, dojechałem już do Krakowa. Jak widać, w Krakowie jest piękna pogoda, świeci słońko. Dojechałem bez najmniejszego problemu. No i pokażę, że na chwilę obecną samochód ma 82 941 km. Dlaczego to mówię? No bo samochód nadal jest dostępny do kupienia, powiedzmy tak. Także on już jest w Krakowie, zapraszam, można go obejrzeć. Nawet ewentualnie kto by chciał, jazda testowa. No i tyle. Ten odcinek się kończy. Będzie następne auto. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam do subskrypcji. Dajcie jakąś łapkę w górę. No i tyle.